Cześć, witajcie na kanale Samoloty. Kilka dni temu do Polski przyleciał legendarny Air Force One, a za nim podążał Air Force Two. W międzyczasie Boeing 737 z Andrzejem Dudą na pokładzie doznaje poważnej awarii. Na tyle poważnej, że pilot używa komunikatu Mayday, Mayday. Dobra, trzeba pani ma Fox 101, zgłaszamy emergency, Mayday, 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 mamy problem ze stabilizatorem, z trymerem stabilizatora, a w stronie sygnał holdingu, stabilizowanie na poziomie 120, musimy zniżanie do 6000 stóp w holdingu. Przy okazji przylotu Joe Bidena do Polski skróciłem wam historię legendy Air Force One. W komentarzach prosiliście, abym przedstawił wam historię polskich samolotów rządowych oraz jak wygląda aktualna flota. Dlatego zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Samoloty jest Drzewiecki Design, producent oprogramowania do symulatorów lotniczych, między innymi spektakularnych modeli polskich portów. W porównaniu do innych europejskich krajów, u nas samoloty rządowe pojawiły się naprawdę późno. Pierwszym rządowym samolotem w Polsce były Lisunowy Li-1 oraz dwa Iły-12. Maszyny pozyskane zostały ze Związku Radzieckiego i zostały dostosowane do przewozu polityków. Jeśli ktoś potrafił pilotować samolot, latał sam, jak na przykład marszałek Konstanty Rokossowski, który podróżował rządowym polikarpowym PO-2 z dostosowaną zamkniętą kabiną. Pierwszy reprezentatywny samolot dla polskich polityków pojawił się w PRL-owskiej flocie w 1961 roku, a były to oczywiście radzieckie maszyny. Wojsko zakupiło 4 Iły-18, a dwa samoloty przeznaczone dla najważniejszych polityków zyskały oznaczenia 101 i 102. Są to oznaczenia używane do dzisiaj. Mimo że samoloty dostosowano do potrzeb PRL-owskich VIP-ów, to te bardzo szybko zaczęły odstawać od zachodnich maszyn, które były już napędzane silnikami odrzutowymi. W 1974 roku do Polski trafiają dwa radzieckie Tupolewy Tu-134, które były ogromnym skokiem w porównaniu do przestarzałych Iliuszynów. Dwa lata później polski rząd kupuje, oczywiście ze wschodu, bardziej ekonomiczne maszyny na krótsze trasy. Były to Jakolewy 40. Wojsko zamówiło aż 12 takich maszyn, co pokazuje, jak rozrzutnie podchodzono wtedy do kwestii rządowych samolotów. Jednak zakupione maszyny starczyły politykom na lata i jedna, jak i druga maszyna zdążyła zobaczyć upadek komunizmu w Polsce. Powiem więcej, Jakolewy wycofano dopiero w latach 2011-2012. W 1989 roku zdecydowano o wycofaniu Tu-134 i zastąpieniu go nowszym modelem, Tupolewem Tu-154M. Zamówiono dwie takie maszyny i pierwsza trafiła do Polski w 1990 roku, a druga 4 lata później. Samoloty były bardzo dobrze wyposażone. Po modernizacji floty posiadały 3 klasy, w tym prezydencki salonik. Problemem tych samolotów była jednak duża awaryjność. Tu-154M posiada jedne z najgorszych statystyk dotyczących bezpieczeństwa wśród samolotów pasażerskich. Z tej maszyny korzystał Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński oraz inni politycy. Samolot również był wypożyczany reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tupolewy po dwóch dekadach miały zostać zmodernizowane i dalej służyć polskim politykom. Jednak w kwietniu 2010 roku Tu-154M z prezydentem Lechem Kaczyńskim rozbija się pod Smoleńskiem. Drugi samolot o oznaczeniach 102 był wtedy właśnie na retroficie w Rosji. Mimo wykonania kilku lotów próbnych, w 2011 roku rząd podejmuje decyzję o odejściu od radzieckich maszyn i inwestuje w nowe, zachodnie maszyny. Decyzja o rezygnacji z radzieckich maszyn zapadła tak szybko, że przez pewien okres czasu rządowa flota liczyła zaledwie kilka śmigłowców. Nie było we flocie ani jednego samolotu. Politycy korzystali z rejsowych samolotów LOT-u, a później wyczarterowane z LOT-u zostały Embraery 175. Samoloty te nie były przystosowane do przewozu wysokiej rangi polityków. Poza brakiem specjalnych systemów bezpieczeństwa, jako że samoloty były czarterowane, to za ich sterami zasiadali piloci LOT-u, a nie wyszkoleni wojskowi piloci. Sytuacja trwała bardzo długo. Dopiero w 2016 roku Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło przetarg na dostarczenie nowych rządowych samolotów. Zagospodarowano 2,5 miliarda złotych na zakup nowej floty, także w tej części skupimy się na tym, jak aktualnie wygląda rządowa flota.
za lotnicze podróże Andrzeja Dudy oraz innych polskich polityków odpowiedzialna jest pierwsza baza lotnictwa transportowego. To właśnie na ich płycie na lotnisku Chopina stoją rządowe samoloty. I co warto wiedzieć, robienie zdjęć tej części lotniska Chopina jest zakazane, jako że jest to teren wojskowy. Pierwsza baza lotnictwa transportowego jest również odpowiedzialna za utrzymanie samolotów i śmigłowców. Do dyspozycji rządu są dwa modele śmigłowców. PZL Sokół to mniejsza maszyna polskiej produkcji, zabierająca do 8 pasażerów. Śmigłowce w wersji VIP są wyposażone w system komunikacji w kabinie pasażerskiej, pozwalający z pokładu komunikować się z ziemią. Kabina śmigłowca zyskała również specjalne wygłuszenie. Większym rządowym śmigłowcem, z którego również korzysta prezydent Polski, to radziecki Mi-8. Śmigłowiec skutecznie służy polskim politykom już od kilkudziesięciu lat. W kabinie pasażerskiej zmieści się 20 osób, a o ich bezpieczeństwo dba dwóch pilotów oraz mechanik pokładowy. Śmigłowiec jest ten również przystosowany do lotów nocnych. W 2017 roku z przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej wybrano 5 samolotów. Do Polski finalnie trafiły 2 Gulfstreamy G550 oraz 3 Boeingi 737 w wersji 800. Mimo że Gulfstream jest samolotem mniejszym oraz tańszym, to właśnie ta maszyna jest w stanie przelecieć bez międzylądowania do Stanów Zjednoczonych, dysponując zasięgiem 12,5 tysiąca kilometrów. Na pokład maszyny zabieranych jest 12 osób. Do większych delegacji przeznaczone zostały 3 Boeingi 737-800. Dwa samoloty zostały przystosowane dla prezydenta Rzeczpospolitej. Maszyny posiadają 3 klasy, w tym salonik prezydencki przeznaczony dla 4 osób, 12-osobową kabinę z miejscami klasy biznes oraz 48 miejsc w kabinie klasy ekonomicznej. Samoloty oczywiście są dostosowane do przewozu polityków, posiadając certyfikat HEAD. Maszyny posiadają specjalne systemy bezpieczeństwa, obronne oraz kodowane systemy łączności. Samolot, który w tamtym tygodniu, można powiedzieć, przyniósł nam trochę wstydu, przez co Joe Biden musiał czekać na Andrzeja Dudę, to Józef Piłsudski o oznaczeniach 101. Samoloty są utrzymywane w ciągłej gotowości, właśnie dlatego prezydent mógł przesiąść się do zapasowego samolotu i po lekkim opóźnieniu spotkał się z Joe Bidenem w Rzeszowie. Na ten moment nie widziałem nigdzie artykułów o wymianie floty śmigłowców. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, zachęcam do polubienia tego filmu, aby wartościowe materiały częściej pokazywały się innym użytkownikom YouTube. Oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć!